wszystkim, Tuluna, jesteśmy u Beki. Dawno nas tutaj nie było. W zapowiedzi odcinka, która pojawiła się niedawno na kanale, mogliście zobaczyć intrygującą postać, czyli pewnego kosmitę, który ma na imię Orbi. I tak będziemy o nim mówić. Słuchajcie, ja go ściągnęłam z galerii od Urban Sims. Bardzo ta postać mi się spodobała. Jak ją zobaczyłam w galerii, to postanowiłam ją tutaj po prostu wmieszać do rozgrywki. I teraz właśnie nasz Octavius mówi Becky o całym tym spotkaniu z Orbim, z jego siostrą. Generalnie chodzi tutaj o to, gadaj tutaj do niej, gadaj, gadaj. Otwórz parasol, tak, jest to tutaj bardzo potrzebne. Gadaj do niego, gadaj, Becky. No, tutaj sobie rozmawiają, słuchajcie, wychodzi na to, że 3 lata wcześniej rozbił się tutaj w Strangerville statek kosmiczny, właśnie statek Orbiego. Jezus, cóż to był za grzmot, aż wszystko się normalnie trzęsnęło tutaj, trząsło się, popękały z ściany. No i słuchajcie, taka historia, że ten statek kosmiczny się po prostu rozbił, hej, gdzie idziesz? A nasza Simeczka po prostu go ocaliła i się nim opiekowała. No i wywiązał się między nimi, jak to bywa, romans. Później oczywiście pojawiło się dziecko, znaczy najpierw ona zaszła oczywiście w ciążę i tak dalej. Orbi wiedział, że jego dziewczyna jest w ciąży. Nie wiedział natomiast, że razem z nim na tą planetę dotarła jeszcze jedna kosmiczna postać, czyli właśnie tutaj ta matka cała, która się zagnieździła w Strangerville i źle wpływa na okolicznych Simów. Słuchajcie, Orbi musiał wracać na swoją planetę. Zostawił biedną siostrę Octaviusa z dzieckiem, właściwie jeszcze w ciąży tak naprawdę, no i powiedzmy, że się ulotnił. Znaczy on powiedział swojej dziewczynie, że musi wracać, bo nie może tutaj przebywać na Ziemi, nie może w ogóle tak długo przebywać, no i przede wszystkim nie może tutaj dochodzić do żadnych romansów, a tym bardziej, słuchajcie, do spłodzenia dziecka. I Orbi wrócił na swoją planetę. Był już też ścigany przez taką swoją tam galaktyczną policję, która również tutaj, słuchajcie, się pojawi. Widzieliście też ją w tej zapowiedzi. To była taka niebieska simka i ona właśnie ścigała Orbiego, bo Orbi coś przeczuwał, że coś jest nie tak w tym Strangerville i postanowił to sprawdzić. No i się nie mylił, słuchajcie, tak. Mamy tutaj matkę, która się zagnieździła. No i Orbi tutaj opowiadał właśnie o wszystkim Octaviusowi. Jak ta historia wygląda? Myślę, że Becky tutaj nie chce do końca uwierzyć w to wszystko, ale widziała tą całą matkę, więc... No ale widziała tą całą matkę, także słuchajcie, no nie jest to aż tak dziwne już dla niej po prostu to, co się tutaj wyprawia. O, Octavius, spokojnie. No i oczywiście Orbi też opowiada, no, że na ogonie siedzi mu ta galaktyczna cała policja, czy ta policjantka, która jest strasznie wredna i w ogóle. No i ona go też ściga i jest już też na ziemi i na niego po prostu czyha. Octavius chce, żeby po prostu on zwabił tą kosmitkę, bo ona wie, jak generalnie walczyć z tymi roślinami. Orbi nie wie. Orbi był takim, wiecie, poszukiwaczem, badaczem i tak dalej. Natomiast ona też walczyła z różnymi rasami kosmitów i tak dalej, więc ona wie, jak tutaj tą postać ujarzmić. Więc Octavius chce, żeby on tą dziewczynę ściągnął, dziewczynę kosmitkę, nie wiem, jak ją tu nazwać, międzygalaktyczną policjantkę, pif, paf! I słuchajcie, mamy się z nimi wszystkimi spotkać wieczorem pod tym opuszczonym wrakiem samolotu. Także no, zapowiada się ciekawie. Oczywiście Sony tam nie będzie, bo będziemy tutaj dbać o jej bezpieczeństwo, bo ona tutaj no, nie miałaby się generalnie jak bronić. Poza tym, jak widzieliście, Sonia nie była zbyt zadowolona, że Orbi się pojawił znowu w jej życiu, ale postanowiła mu odpuścić, wiecie, jak zobaczyła, jak malutka Katie do niego podbiegła i się tam przytuliła i w ogóle, więc całe to uczucie na nowo jakby odżyło. No i zobaczymy, słuchajcie, co z tego wszystkiego wyniknie. Chyba nam się powoli zbliża tutaj walka z matką. Zresztą zobaczymy, jak będzie, co nam ta dziwna postać niebieska powie. Bo ta policjantka jest taka niebieska. No, wygląda na taką zołzę trochę też, no,
Ale cóż poradzić? No Becky mówi, no i co? Jak my tutaj sobie poradzimy? Mamy dwóch kosmitów na Ziemi, o których nic nie wiemy i jeszcze tą dziwną roślinę. Hello, to jest chyba jakieś dziwne i no niebezpieczne, nie wiem. Ja jestem magiem, ty jesteś wampirem i jeszcze jacyś kosmici, czy w ogóle damy sobie z tym wszystkim radę? A tutaj Octavius mówi, jasne, luzik, zluzuj warkocze. Słuchajcie, no. Tutaj widzę, że Becky też jakąś lekturę wzięła ze sobą. Czytała pewnie, szukała też dalej coś o tej dziwacznej roślinie. No ale nic, słuchajcie, jest już 19. Becky, patrzcie, przekreślony Octavius pewnie sobie myśli, tak, ten po prostu niczego się nie boi, jest nieśmiertelny, więc jemu to wszystko jedno tak naprawdę, a ja tutaj muszę ryzykować swoim życiem, jakby nie było. Słuchajcie, ja myślę też, że ona się obawia tej walki z matką, tego, że już nigdy na przykład może siostry nie zobaczyć, nie? Dobra, wybieramy się, słuchajcie, na to spotkanie. Mam nadzieję, że nie dojdzie tutaj do żadnej jakiejś poważnej awantury. Słuchajcie, już jesteśmy. Kurczę, zapomniałam, że tutaj jest po prostu jasno, znaczy dłużej, w lato szczególnie i bardzo gorąco. Mam nadzieję, że nasz wampir się nie rozpłynie. Becky, słuchajcie, jest zaintrygowana. Orbim pierwszy raz widzi kosmitę. No i z takim rozmawia. Więc jest ciekawa wielu rzeczy. Tutaj wypytuje go oczywiście, jak doszło do tego jego wypadku, jak on się tu rozbił, jak wiecie, jak Sonia go ocaliła i tak dalej. Pogadamy trochę o wampirach. Orbi oczywiście od razu wyczuł, że ona tutaj się zajmuje magią. Od razu wiedział, że Octavius też jest wampirem. To Octavius, coś jest taki podekscytowany, to za dużo kawy, czy co? Uspokój się, chłopie. Ja po prostu nie mogę z nim, nie? Z tą jego parasolką. Przecież ile razy ja próbowałam nakręcić zapowiedź, tą ostatnią, to jest masakra. Właśnie przez tą parasolkę i przez Sonię. No, bo Sonia ciągle, wiecie, chciałam zrobić z nią jakieś ujęcie, a ona biegła do dziecka i po prostu no, nie dało się. Dobra. Tutaj, no i jak się rozbiłeś i w ogóle. O matko, to jest po prostu niesamowite. I jeszcze ta roślina. Tutaj Orbi mówi, że ta roślina jest bardzo niebezpieczna, że oni też mieli znaczy, że on miał tam na swojej planecie, mieli z nią problem, jest bardzo groźna. Udało im się ostatecznie ją pokonać, ale nie wie skąd on ją przywlókł tak naprawdę. No, w końcu chyba musiał jakoś tam z domu ją przywieźć. No kurczę, ma wyrzuty sumienia tutaj chłopak, patrzcie na Octaviusa. Troszkę tutaj odpłynął, ale okej. No, także wiecie, Becky tutaj jest po prostu no, zafascynowana spotkaniem z obcą cywilizacją, spotkaniem trzeciego stopnia. Octavius chyba jest troszkę mniej podekscytowany tym, że wiecie, Orbi znowu się pojawił w życiu jego siostry, siostrzenicy. Boi się też, jakie on ma tutaj plany i tak dalej. Dobra, moi drodzy, bo chyba się tutaj ktoś zbliża. Patrzcie, słuchajcie, idzie, przyszła. Kurczę, szkoda, że nie ma ciemniej. Ja myślałam, że o tej porze już się tu ciemno zrobi, patrzcie. Tak ona właśnie wygląda i ma na imię, słuchajcie, Galaxy. I chyba nie jest zadowolona z tego, że Orbi z jakimiś dziwnymi istotami tutaj stoi, bo to nie są ludzie. I po prostu ona o tym wie, więc tutaj w ogóle ich nie widać. Za tym wrakiem gdzieś sobie tu weszli, gadają. Specjalnie ich ustawiłam w cieniu, ale to nie pomaga naszemu wampirowi. Patrzcie, patrzcie, jacy źli. Tutaj Becky trzyma Octaviusa, mówi: spokojnie, Octavius, spokojnie. Spokojnie, tylko nie wyrwij mu flaków. Spokojnie. I idzie tutaj Galaxy do nas. Tutaj pewnie Orbi mówi, to jest ona, uważajcie, bo ona jest niebezpieczna. Dobra, chodź tu. Becky mówi, spokojnie, damy sobie radę, nas jest trójka, ona jest sama. Ty chodź tu, ty mi tu nie spłyń normalnie w tym upale, chodź, chodź. Za chwilę się, miejmy nadzieję, zrobi ciemniej, bardziej klimatycznie. A tak miało być na początku, ale wiecie, jak to jest w Simach, miało być, nie ma, no i trzeba się z tym pogodzić. Generalnie. Dobra. Okej, idziemy tutaj. Słuchajcie, do niej zagadać. Jak tu do niej zagadać? Może najpierw niech Orbi podejdzie, nie? I powie, żeby zachowała spokój, że wie, że ona tu przyleciała po niego i w ogóle. On wie też, że złamał wszelkie, słuchajcie, normy i zakazy, które obowiązują na jego planecie. Spróbujemy ją trochę może uspokoić, co? Chodźcie tutaj. Zagadamy do niej. Widzę, że tutaj Becky też się troszkę obawia. Posłuchaj mnie.
Jak wiesz, mam dziecko i w ogóle mam tutaj swoją rodzinę. Także zachowajmy spokój. Nie chcę, żeby komuś stała się krzywda. Przyprowadziłem tutaj dwójkę Simów. To jest czarodziej i wampirzyca. Boże, na odwrót, przepraszam. Wampir i czarownica, oczywiście. Ach, można się zakręcić. Pewnie tutaj Galaxy mówi, co? Nasyłasz na mnie jakiś dziwolągów? No, pewnie tak, słuchajcie, ona tutaj nie przebiera w słowach. I co masz zamiar, co macie zamiar tutaj robić? Co? Orbi, się nie wygłupiaj, wracasz ze mną na naszą planetę. Orbi pewnie mówi, że chętnie podda się wszystkim z zakazom, nakazom, ale no niestety przez jego wypadek zagnieździła się tutaj ta dziwna, tajemnicza roślina. I to nie może tak być, nie może ona tutaj zostać. Patrzcie, nikt nie lubi Octaviusa. O. No, Galaxy nie jest zadowolona z tej informacji. To nie jest mój problem. To jest problem ludzi. Niech sobie z tym radzą. Patrzcie w ogóle, jakie ona ma zębiska. Mikrofon mi spadł z wrażenia. Patrzcie, jakie ona ma zębiska normalnie, nie? Dała mi od syreny zęby. Ja ją umieszczę w. Jak to się nazywa? W galerii. Ale niestety, słuchajcie, ona. Że tak powiem, w galerii będzie widać, że ona tak naprawdę nie jest kosmitką, tylko simką zwyczajną, ale dla naszej, słuchajcie, tutaj całej historii powiedzmy, że ona jest kosmitką. Po prostu tak mi się podoba, jak ona wygląda. Wygląda super. Te włosy są chyba z modów, także jak ktoś ich nie ma, no to nie będzie ich miał. Dobra, oczywiście ona tutaj mówi, że to jest problem ludzi i on to nie interesuje. Niech sobie ta żarłoczna roślina robi z nimi co chce, niech pozjada ich na przystawkę, ona ma to generalnie gdzieś. Orbi mówi: Słuchaj, polecę z tobą dobrowolnie, nie będę się kłócił ani nic. Oddasz mnie przed ten cały galaktyczny sąd i będziesz bohaterką, a inaczej będę się bronić i nie wiadomo, jak może być. Może to ty nie wrócisz do domu. Słuchajcie, chyba troszkę zmieniliśmy tutaj zdanie, jeśli chodzi o Galaxy. No, zaczęła się zastanawiać. Kurde, no, tu są jacyś dziwni Simowie jeszcze. Ten zaczął mi grozić. Może dobrze by było. A ty co? Będziecie patrzeć, którędy do domu, czy o co chodzi? Nikt nie lubi Octaviusa, to się potwierdza. Biedny Octavius. Może wstańcie, co? Nie oglądajmy teraz gwiazd. Już się naoglądaliście, jak tu lecieliście, jak polecicie z powrotem, to się naoglądacie. Wstawać. No, słuchajcie, Galaxy powie, w sumie, czemu nie? Mogę nawet wziąć przecież łeb tej rośliny. Łeb rośliny, wow. Ze z nami i powiem, że dodatkowo pokonałam jakąś obcą formę życia na innej planecie. Będę podwójną bohaterką. Orbi mówi, tak, dokładnie. Wygrasz podwójnie, także pomożesz nam w walce z tą rośliną. Pewnie Galaxy mówi, że to nie jest proste. Może włączymy tutaj do rozmowy ci na komórkach po prostu. Ech. Pewnie piszą do siebie SMS-y. Dobra, zagadamy tutaj do nich, żeby się włączyć do rozmowy. Galaxy oczywiście, słuchajcie, mówi tutaj, że to nie będzie takie proste, trzeba zrobić szczepionkę, to troszkę potrwa. Nie wiem generalnie, czy jesteście tego warci. Becky mówi, że pomóż nam, bo inaczej nie wiadomo, jak ta roślina się rozprzestrzeni i może dla was to też w jakimś stopniu później być problemem. Galaxy mówi, dobra, pomogę wam zrobić tą szczepionkę. Ty, Octavius, ty się tu odwrócisz do nas, będziesz z nami gadać, czy po prostu totalna olewka, nie? Zlewka na maksa. No, także ta oto, słuchajcie, kosmitka postanawia nam pomóc. Tutaj pewnie Octavius coś jej szepnął na ucho. Pokonamy tą roślinę i zabieraj pana zielonego na waszą planetę, bo nie chcę, żeby się kręcił koło mojej siostry. Jasne. Co to jego minie, po prostu zabójcze, nie? Także słuchajcie, no, będziemy tutaj współpracować z Galaxy i z Orbim, żeby pokonać tą roślinę. Co z tego wyniknie, nie wiem. Generalnie. Także, no, słuchajcie, chyba się zbieramy na razie do domu. Zostawiamy kosmitów sobie, także mam nadzieję, że się nie pozabijają.
I wracamy do naszej groty. Jesteśmy już w naszej grocie. Słuchajcie, Becky mówi Octaviusowi, że to wszystko jest tak nieprawdopodobne, że aż nie może w to wszystko uwierzyć i że przed walką z tą całą matką, z tą okropną rośliną, chciałaby chociaż jeszcze raz zobaczyć Sulani i swoją siostrę, ale wiecie, nie chce jakby do niej iść, do domu czy coś takiego. Chcę po prostu ją zobaczyć z ukrycia, żeby ona się nie wypytywała, żeby nie narażać jej na niebezpieczeństwo, bo pamiętajcie, że jeszcze ciągle gdzieś tam mamy tych wampirów na karku. Chociaż Becky obawia się, no, że z całej tej przygody z matką może nie wyjść cało. Dobra. Octavius mówi, to kiedy chcesz, tak porozmawiamy o gotowaniu, to kiedy chcesz na to Sulani pojechać? Becky mówi, no jak najszybciej, bo nie wiadomo, kiedy dojdzie do tej całej walki z matką. Octavius mówi, dobra, co on chce zrobić? Tak podchodzi do nas blisko, ej, koleś. Nie wiem, czy on chce ją uścisnąć, czy nie wiem co, bo tak tą rękę podniósł też niepewnie. No ale dobra, zobaczmy. Octavius mówi, dobra, no to cóż, zbierajmy się, nie ma na co czekać.